Po prostu to tak waliło i krótka nie musi być długa. Kupiłem, będąc na Mistrzostwach Świata. Dzisiaj chciałbym pokazać metodę bolońską. Ona nie jest zbyt popularna w Polsce, we Włoszech, na Zachodzie chyba bardziej. Niemniej czasami jest bardzo skuteczna. Pamiętam na Mistrzostwa Świata we Włoszech, gdzie pierwszy raz spotkałem się z tą metodą i no niestety trzeba było łowić o tę metodę, a to wtedy było w Polsce niespotykane. Niemniej może być skuteczna na niektórych łowiskach, nawet tego typu łowisko jak teraz Wisła, ono ma mniej więcej na 30 metrze 4,5 do 5 metrów głębokości. Wędka ma powiedzmy sobie 6,70, więc bardzo fajnie łowi się ze stałym spławikiem. Idea tego łowienia polega na tym, że w momencie, gdy mamy wiatr pod prąd, woda powoli płynie, żyłka jest ponad lustrem wody i wtedy wiatr przytrzymuje nam tą żyłkę i tym samym przytrzymuje zestaw i łatwiej jest prowadzić ten zestaw. Łowienie jest bardzo proste. W domu przygotowuję sobie po prostu zestawy. To jest zestaw akurat 8-gramowy na zwijadełkach. Mam kilka zestawów. Na łowisku mogę sobie w każdej chwili zmienić, dowiązać po prostu zestaw cięższy, jeśli jest uciąg zbyt szybki, no i lub lżejszy, jeśli są delikatne brania i można prowadzić zestaw lżejszy. Tu jest zestaw z kolei 12-gramowy. Chodzi o to, żeby ten zestaw nam wolniej spływał i przynęta wolniej spływała. I teraz tak, istotne w tych spławikach jest to, że mamy grubsze antenki. Pomijając fakt, że musimy ten spławik widzieć, powiedzmy sobie na tym no między 25 a 35 metrów łowienia, to w momencie, gdy mamy wyważony spławik na antence, ona musi mieć pewną wyporność. Dlatego, że spławik będzie nam się przesuwał wraz z nurtem, dolne obciążenie będzie gdzieś szorowało nam o dno. Gdyby była antenka bardzo czuła, ten spławik za każdym razem sam by się wtapiał bez brania. Natomiast musimy wyeliminować te fałszywe brania. Po prostu antenka musi mieć pewną wyporność, żeby spławik sam siebie nie zatapiał się w momencie szorowania ołowiu po dnie. To jest ten 8-gramowy, też jest taka grubsza antenka. Krótka nie musi być długa, chodzi o to, żeby widać było ją. Próbujemy zacząć od spławika 8-gramowego, dlatego że na razie wiatru nie ma. Potem ma być jakiś wiatr, być może będziemy musieli cięższy spławik użyć. Ta wędka ma 7 metrów, gramatura wyrzutu to 20 gram, więc też trzeba uważać z ciężkimi zestawami, żeby nie przesadzić z gramaturą. Kilka lat temu, 2 czy 3 lata temu, pamiętam, zapiąłem akurat nie na tą wędkę, ale na podobnej jakościowo wędce taką choinkę małą, tutaj właśnie na Wiśle w Piekarach. No i wyholowałem ją. Na początku myślałem, że to jakaś wielka ryba, ale później to się za bardzo nie ruszało w wodzie, więc mówię zaczep. Ale podciągnąłem pod brzeg, no i to była taka mała choineczka. Wędka ma 7 metrów, więc w tej chwili ten grunt ma około 6-5,5 metra. Wiem, że tam powinno być 4,5-5 metrów. Jeszcze będziemy to badać, ale na razie sobie to obniżymy do gruntowania. Że główne obciążenie jest powiedzmy sobie jakieś 80 cm u góry. Może powinno być krótsze, bo są drobne ryby. Raczej ten zestaw był przygotowany do łowienia tutaj dużych leszczy, bo poprzednie lata bywały tu duże leszcze. Ostatnio niestety nie było w ogóle ryb, a pojawiły się drobne ryby. No dobrze, że w ogóle te drobne są. Ale w ten sposób, że główne obciążenie jest u góry, nad dnem, a po dnie szorujemy tymi śrucinami. Te śruciny będą nam się snuły po dnie. One są przesuwne, więc jeśli zbyt dużo śrucin będzie leżało na dnie, nie będą widoczne brania, a zestaw będzie płynął powoli, będzie można te śruciny podnieść do samej góry, do głównego obciążenia. Mam tutaj jeden krętlik. Pokażę teraz Wam bolonkę, tak zwaną krakowską. Otóż na początku, jak przeprowadziłem się do Krakowa, jechałem z taką metodą bolońską, żeby łowić na Wiśle, to mnie wyśmiano. Pokażę Wam teraz dlaczego. O, jak zobaczono tamten spławik, powiedzmy sobie nawet tam 10-12 gram, to powiedziano mi, że się wygłupiam. Więc okazało się, że do metody krakowskiej potrzebny był spławik jakiś 25-30 gram. To ma w tej chwili 15 plus 10, czyli 25 gram. Ten spławik musiałem sobie samemu zrobić, aby móc łowić na Wiśle w ten sam sposób, w jaki łowili moi koledzy. I łowili faktycznie duże leszcze. No niestety ta metoda nie jest dozwolona na zawodach, ponieważ polegała ona na tym, że to główne obciążenie leżało na dnie, a w przepisach jasno jest powiedziane, że tylko 10% obciążenia może leżeć na dnie. To po prostu była taka gruntówka ze spławikiem. No ale dobra, tak chłopaki łowili, więc musiałam też się dopasować. Spławik musiał być o tak ścięty, dużo białego na wierzchu,
na dobrą sprawę ta antenka jest kompletnie niepotrzebna, dlatego że brania były w ten sposób. Buch, po prostu to tak waliło i wtedy się zacinało. To nie wciągało tego spławika na dno, tylko stuki były. I było wiadomo, że wtedy leszcz gdzieś szarpał tym ołowiem. Oczywiście było to też, te ołowie to były w formie jakiejś łezki, czy nawet innych kształtów, żeby to leżało na dnie. No i do tego oczywiście potrzebna też jest mocna wędka. No wtedy akurat taką posiadałem, zresztą do dnia dzisiejszego mam. Z firmy DAM, jeszcze z czasów, kiedy byłem w kadrze. Sponsor po prostu takie wyposażył kadrę. No i akurat to się nadaje do takiego łowienia. Gdyby były w tej chwili tutaj duże leszcze, takie 2-3 kilo, to ta metoda byłaby skuteczniejsza od takiego pływania lżejszym zestawem. Taki... Oczywiście prywatnie jadąc to sobie możemy tak łowić. Na zawodach jest to, tak jak już wspomniałem, niedozwolone. Dzisiaj to sobie to wykorzystam do nęcenia, dlatego że spławik jest ciężki, ołów jest ciężki, więc spróbuję go postawić tak, żeby mi wyznaczał punkt nęcenia. Więc również będę musiał wyznaczyć odległość taką samą, jak mam na tamtej bolonce. Ta bolonska nie jest zbyt popularna obecnie. Dokładnie trudno mi powiedzieć dlaczego. Być może dlatego, że zastąpił bardziej federek. Dlatego, że możemy łowić na większe odległości, na głębszych wodach federkiem fajne ryby. A ta metoda jako metoda do spławika, no też ludzie nauczyli się łowić na metodę odległościową, która ma tę zaletę, że tam żyłkę się zatapia, więc nie zależymy od wiatru. Natomiast no zależymy bardziej od nurtu. Jeśli nurt jest dość silny, to nam wtedy ten spławik będzie spływał z tą zatopioną żyłką. I tutaj w zasadzie ta bolonka ma rację bytu. Tak jak wcześniej wspominałem, w momencie, gdy wiatr jest pod prąd i można ten zestaw przytrzymać poprzez przytrzymywanie żyłki wiatrem. Nie, bo ja nie rozwinęłem jeszcze, ale ja. Wiesz, co zrobiłem? Cały nie rozwinę. Co ona taka krótka? Ponęta nam trochę wciągnęła pierwszą fazę sprayowania, więc jeszcze teraz troszeczkę dodamy. Cyk i jest. Dobra, będzie fajna. To są spławiki, które kupiłem będąc na Mistrzostwach Świata we Włoszech, na rzece Mincio, w okolicach jeziora Gardy. No i tak wyglądała ta bolonka. Delikatne spławiki, te antenki też w miarę delikatne. Niezbyt ciężkie zestawy, że można było wyrzucać powiedzmy sobie na jakiś tam 20-25 metr. A to jest spławik, który musiałem zrobić tu w Krakowie, żeby móc łowić ryby. 23 gramy. Te spławiki lżejsze, one się szybciej przesuwają z nurtem, a leszcz nie lubi jak ta przynęta mu gdzieś tam spod nosa ucieka. Więc odławiamy wtedy te mniejsze ryby, a leszcze są raczej przypadkowe. Teraz to zostało jako pamiątka, a dzisiaj spróbuję to użyć do wyznaczania punktu nęcenia. Mierzenie gruntu w bolonce jest dość proste, po prostu zaczepiamy na koniec gruntomierz, który nam przeciąży ten spławik. W momencie, kiedy będzie on nam się zatapiał, to znaczy, że mamy mniejszy grunt, a jak będzie wystawał, to znaczy, że jest zbyt duży. Ponieważ poprzednio spławik nam dość mocno wystawał, więc zmniejszyłem ten grunt. No i zobaczymy. Jeśli się zatopi, to będziemy później gruntem oscylować pomiędzy tą odległością poprzednią, a teraz ustawionym gruntem. Teraz sobie odmierzę grunt, ten z tej ciężkiej bolonki krakowskiej, do bolonki, którą chcę łowić. No troszeczkę będzie to bardziej wysublimowane, delikatne. Zobaczymy, czy damy radę, dlatego że zerwał się wiatr, który jest no, niemalże z nurtem. On jest lekko pod skosem, może to nam wystarczy, żeby móc łowić lekkim zestawem. Kule zrobię takie większe trochę do strzelenia, z tego względu, że mam dość twarde gumy. Takie kule wychodzą. Zrobimy je około 20. Staram się zagarniać za każdym razem tyle samo zanęty, żeby te kule były tej samej wielkości. No jest to kwestia jakiejś wprawy, żeby one miały ten sam ciężar, żeby w miarę precyzyjnie leciały. Jakaś taka idealna precyzja przy takim łowieniu nie jest zbyt korzystna, dlatego że jak się bardzo dobrze wstrzelimy zanętę, to później ciężko nam może być napłynąć tym zestawem idealnie w punkt nęcenia. Więc lepiej, żeby to była jakaś taka większa plama, lekko wzdłuż nurtu, żeby ta przynęta na haczyku nam w miarę długo pozostawała w obszarze zanęconym. Sprawdzę jeszcze proce, czy żebym nie przestrzelił z kolei, dlatego że tu jest stosunek 1 do 1 glina do zanęty i troszeczkę może być przylekkie do gum, które chcę zastosować, do tych niebieskich. Założymy coś takiego, biały, duży, żółty i pinkę czerwoną.
No niestety wiatr jest silny, będzie ciężko nam troszkę łowić tą bolonką, ale ryby powinny być, tylko trzeba będzie je złowić. Chyba nieduża rybka, pewnie ukleja. Tak, ukleja. Ona wzięła dobre kilka metrów za zanętą, czyli z tego co się tam obsypuje gdzieś wzięła nam, podeszła. No takie ukleje, łowiąc na uklejówkę, to można zrobić duży wynik. Bardziej pod prąd wyrzucać ten zestaw, bo niestety wiatr znosi w lewo i za szybko to przepływa przez zanętę. Zmieniłem teraz na cięższy zestaw, z tych 8 na 12 gram. I główne obciążenie jest również wysoko, troszeczkę mniejsza odległość jest między głównym obciążeniem a tą śruciną, która będzie nam się toczyła po dnie. No zobaczymy, lepiej się rzuca. Łatwiej jest dorzucić tam, gdzie zanęciłem. No i zobaczymy, czy będą brania. O, leszczyk. Dobra, jest ok. A, nie duży. Jakie tutaj ryby w tej chwili biorą? Ale dobrze, że w ogóle coś tu bierze, bo na wiosnę nic nie brało. W zeszłym roku też była lipa. Choć w zeszłym roku na jesień też ryby tutaj brały. Dużo płotek było. Teraz jeszcze pojawiły się te leszczyki. Certy sporo jest. O, konie się trafiają też czasami. No i takie to łowienie na bolonki się stało.